Hejka, więc tu widzicie mnie tańczącą w mojej masce, którą kupiłam we Włoszech do piosenki Britney Spears. Tutaj macie mnie sprawdzającą, jakim memem jestem. Tu nie mam żadnego pojęcia. Tutaj widzicie mnie próbującą nauczyć się Renegade. Jak widzicie, kwarantanna i siedzenie w domu przez 4 tygodnie nie za bardzo mi służyło. Totalne nudy. Sama nie wierzę, że to powiem, ale wpadłam na pomysł, żeby jednak zajrzeć na Librusa i sprawdzić, co nam zadali do szkoły. No bo wiadomo, nieważne jak jest nudno, nikt nie otworzy książek, prawda? No, to możecie mi pogratulować, bo ja wzięłam się za robienie zadania z matmy. Tu widzicie mnie sprawdzającą, co mam zrobić. Tu jestem ja, gdzie przeglądam wszystkie moje notatki w zeszycie i inne zadania, jakie rozwiązywałam, żeby mieć w ogóle blade pojęcie, co zrobić. A tutaj ja robiąca kolejne notatki w skrócie z trójkątów, żeby nie musieć kartkować zeszytu, jak będę robiła to zadanie. Nie wiem, czy to miało sens, ale... Tutaj postanowiłam włączyć sobie jakiś filmik dotyczący tego tematu. She looking fly, yeah, she looking at the boys looking like money right from my head down to my feet. And she smile at me, I don't really know what it means. Tu nie mam zielonego pojęcia, co próbowałam stworzyć. Potem sobie przypomniałam, że nasza kochana matematyczka jest cały czas aktywna na Messengerze i może nam pomagać rozwiązywać zadania, dlatego z tego skorzystałam i stwierdziłam, że biorę się za to zadanie. I pomyślnie udało mi się je rozwiązać. Potem poczułam się jak Albert Einstein. Czułam się geniuszem. Cieszyłam się, że zrobiłam coś produktywnego. No i moja pani od matematyki byłaby ze mnie dumna. Także zróbcie coś produktywnego i zróbcie zdanie z matmy podczas koronaferii.